Panie trenerze, dzisiaj remis z Polonią Środa w środzie 1-1. No i z waszej perspektywy to chyba nie jest dobry wynik. Ja myślę, że na wyjeździe każdy punkt jest cenny, ale patrząc na przebieg meczu, gdzie do 93 minuty prowadziliśmy i głupi faul w polu karnym, także na pewno jest duży niedosyt i szkoda, ale patrząc na przebieg meczu, ja uważam, że remis, tak mi się wydaje, jest sprawiedliwym wynikiem. Momentami nawet chyba ze wskazaniem na, jeżeli chodzi o ilość sytuacji, też na przeciwnika, także cenimy ten punkt, ale też, tak jak powiedziałem, szkoda, że tracimy bramkę w ostatniej minucie. No właśnie, mecz wyglądał tak, że to wy prowadziliście gdzieś tam, częściej byliście przy piłce, ale tych sytuacji bramkowych więcej miała jednak Polonia. No zgadza się. My jesteśmy zespołem gdzieś bardzo młodym. To są, jakby spojrzeć gdzieś w protokół, są to jeszcze w większości młodzi zawodnicy, którzy uczą się tej dojrzałości i gry w piłce. Dlatego też notowaliśmy gdzieś tam dużo niepotrzebnych strat, z których korzystała Polonia. Dlatego też nadziewaliśmy się na jakieś kontry i sytuacje, tak jak ta w ostatniej minucie, gdzie cwany napastnik dobrze się zablokował, wszedł między obrońcę a bramkarza i został sfaulowany. Chciałem jeszcze zapytać o jednego z zawodników Pogoni. Chodzi mi tutaj o Jędrzeja Kujawę, który jest wychowankiem Polonii. Jak pan ocenia jego postawę, jego postęp od czasu, kiedy on do Pogoni przeszedł tu właśnie z Polonii? To jest jak u młodych zawodników. Są bardzo dobre mecze i bardzo słabe. Dzisiaj uważam, że był to jego przeciętny mecz, bo dużo pojedynków przegrał. Jeden na jeden, gdzie przeciwnik miał z tego sytuację, ale uważam, że ma na pewno wyższy potencjał niż dzisiaj pokazał w tym meczu. Może gdzieś trochę presja spięty, że grał tutaj w byłym klubie, także wszystko jeszcze gdzieś tutaj przed nim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.